Cześć, jestem Kador, a to jest moja lista 10 rzeczy, które chciałbym, aby się znalazły w następnej części Farming Simulatora, który analogicznie powinien ukazać się z numerkiem 19. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wręcz niemożliwym jest, aby wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy się w grze znalazły, ale pomarzyć zawsze można. Tak więc zaczynajmy. Miejsce 10. Lepsi pracownicy. Pracownik to w farmingu rzecz niezmienna od lat. Jak szwankował kiedyś, tak szwankuje teraz. Przydałoby się, żeby w końcu go dobrze zaprogramowali. Miejsce 9. Więcej upraw. Choć ogólnie upraw w farmingu 17 jest sporo, to nadal jest to mały ułamek tego, co uprawiają rolnicy w prawdziwym życiu. Marchewka, cebula, bawełna lub sady z malinami lub jabłkami tylko czekają, by znaleźć się w grze. Miejsce 8. Możliwość uszkodzenia maszyny. To na pewno sprawiłoby, że o wiele bardziej dbalibyśmy o nasz osprzęt rolniczy. Dla przykładu, wyobrażacie sobie grę wyścigową bez możliwości rozbicia samochodu? Ja sobie nie wyobrażam. Miejsce 7. Rozbudowa budynków. Możliwość rozbudowy np. obory lub zagrody dla owiec w celu zwiększenia jej pojemności byłaby na pewno ciekawa. Jak również remont starszych budynków, które mogłyby być na naszej farmie na początku rozgrywki. Im bogatsi byśmy byli, tym nowocześniej wyglądałoby nasze gospodarstwo. Miejsce 6. Mapa w polskich klimatach. Pomimo ogromnej liczby polskich map zrobionych przez moderów, to fajnie by było, gdyby Giant Software osobiście zrobił mapę wzorowaną na dowolnym regionie Polski. Na pewno bym na niej dużo grał. Miejsce 5. Lepszy balans rozgrywki. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Balans rozgrywki w Farmingu 17 jest dziwny. Leśnictwo jest w mojej ocenie nieopłacalne, tak samo jak niektóre zwierzęta. Najszybciej można zarobić na kiszące lub uprawie określonych zbóż. Innymi słowy, są rzeczy, przy których się nie narobimy, a zarobimy, oraz takie, przy których się dużo napracujemy, ale mało zarobimy. A to chyba nie jest dobry model rozgrywki. Miejsce 4. Ruchome oraz podświetlane elementy w kabinie. Niby szczegół, ale potrafi kłuć w oczy. Animowane pedały, rewers, drążki oraz podświetlane przyciski nadałyby większego realizmu podczas jazdy z kamerą w kabinie pojazdu. A jak na razie tylko niektóre mody mogą się tym pochwalić. Miejsce 3. Więcej polskich marek. Przecież w naszym kraju jest sporo producentów maszyn rolniczych. Unia, Akpil, Farmtrak, Pronar, Samarz, Sipma, Metalfach oraz więcej Ursusów na pewno umiliłoby grę dla wielu Polaków. Miejmy nadzieję, że w kolejnym farmingu Giants nareszcie pozyska ich licencję. Miejsce 2. Lepsza grafika. Nie da się ukryć, że Farming 17 odstaje graficznie od gier, które ukazały się w roku jego premiery. Nie zrozumcie mnie źle, modele maszyn wyglądają świetnie, jak również niektóre widoczki, ale cała reszta tak naprawdę wygląda średnio, wręcz przestarzale, na przykład otoczenie. Naprawdę chciałbym, żeby ta gra była troszeczkę milsza dla oczu. Miejsce 1. Fizyka gleby oraz otoczenia. Na to czekam najbardziej. Płaska tekstura pokrywała pola w farmingach już przez zbyt wiele lat. Czas na rewolucję. Z racji na przestarzały silnik farminga wprowadzenie nowej fizyki oraz gleby 3D może być trudne, ale jeżeli Giant Software chce nadążyć za konkurencją, to już czas najwyższy się tym zająć. Trzymam kciuki. Okej, tak więc to była moja lista 10 rzeczy, które pragnąłbym zobaczyć w następnej części farminga. Jeżeli się z nią zgadzacie, to kliknijcie łapkę w górę. A jeżeli macie własne propozycje, to piszcie je w komentarzach. Ja już się z wami żegnam. Cześć!